Komentarz geopolityczny jest 22 marca 2022 roku przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś mój krótki komentarz do wczorajszych słów Sergii Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji, na temat polskiej inicjatywy sprowadzenia sił pokojowych NATO na Ukrainę. Jednocześnie chciałbym się odnieść do niektórych głosów w polskiej przestrzeni publicznej, właśnie reagujących bardzo emocjonalnie na te słowa, a jednocześnie wpisujących się w rosyjską propagandę. Zacznijmy od samego Sergii Ławrowa, który, cytowany przez agencję TAS, miał powiedzieć: Cytuję. Polska inicjatywa sprowadzenia sił pokojowych NATO na Ukrainę jest demagogiczna. Członkowie NATO zrozumieją, że muszą być realistami. Nie wykluczam, że gdyby nagle taka decyzja została podjęta, to zakładałaby, że podstawą takich sił pokojowych byłby polski kontyngent, który przejąłby kontrolę nad zachodnią Ukrainą na czele z Lwowem i pozostałby tam długi czas. Wydaje mi się, że tak właśnie jest. Koniec cytatu. Ta krótka wypowiedź ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej pokazuje, że dzisiejszy aparat informacyjny, czy informacyjno-dyplomatyczny właśnie rosyjski stara się wbić przysłowiową szpilkę w relacje polsko-ukraińskie, strasząc Ukraińców przystąpieniem Polski do rozbioru Ukrainy. Natomiast no, warto zauważyć, że Federacja Rosyjska z, 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 jako pierwsza zaczęła wysuwać tego typu właśnie Propozycje I myślę, że jedną z takich najbardziej znanych jest ta propozycja z marca 2014 roku roku wtedy to rosyjska Duma Państwowa oficjalnie właściwie zaproponowała Polsce udział w rozbiorze Ukrainy. Specjalną notę przesłaną do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych podpisał lider liberalno-demokratycznej partii Federacji Rosyjskiej, Władimir Żyrynowski. No i to on, ta propozycja była zapowiadana szeroko zresztą nagłaśniana przez stronę rosyjską ówczesny wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej w swoim oficjalnym piśmie do polskiego MSZ-u no, przedstawił propozycję, zgodnie z którą Polska miałaby domagać się referendum w sprawie przyłączenia do Polski pięciu zachodnich obwodów Ukrainy Wołyńskiego, Lwowskiego, Iwano Frankowskiego, czyli dawniej Stanisławowskiego, Tarnopolskiego i Rówieńskiego. No To oczywiście cała, cała narracja polegała na tym, że miasta takie jak Lwów, Stanisławów, Tarnopol, łódzk, to, to polskie ziemie, jak pisał Żerynowski. Natomiast, natomiast całość miała oczywiście dyskredytować stronę ukraińską, twierdzić, że Kijów nie jest w stanie efektywnie. Rządzić Ukrainą. Pamiętajmy o kontekście. Mówimy tutaj o marcu 2014 roku, czyli już po referendum na Krymie, które odbyło się 16, 16 marca. Podobną zresztą ofertę od Żyrynowskiego otrzymali także Rumuni i Węgrzy. Tutaj chodziło o obwody czerniowiecki i zakarpacki. Niewątpliwie ta propozycja rosyjska była elementem szerszej operacji psychologiczno-informacyjnej, mającej na celu skłócenie Ukraińców. Z Rumunami, Węgrami, Polakami. A jednocześnie. A jednocześnie myślę, że zdawali sobie doskonale Rosjanie sprawę, że rządy, rządy tych trzech państw nie wejdą w tego, typu, w tego typu działania, tym bardziej, że wiemy doskonale, że rosyjska propaganda od bardzo i rosyjska, a wcześniej sowiecka propaganda przez całe dekady, oskarżała Polskę o Udział w rozbiorze Czechosłowacji to oczywiście jest fałszywa klisza tej antypolskiej narracji, która się Pojawia co jakiś czas, zresztą nie tylko w, w, w mediach rosyjskich, także warto wspomnieć, że w niektórych mediach zachodnich również taka klisza się, się pojawia, nie patrząc na to, że przecież udział w rozbiorze Czechosłowacji jest, jest absolutnie chybionym zarzutem, ponieważ, ponieważ decyzja o podziale terytorium, terytorium tego państwa zapadła zupełnie bez udziału Polski. Zapadła 29 września 1938 roku roku podczas konferencji w Monachium z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Ale przechodząc do, do, do tej kwestii wypowiedzi Siergieja Ławrowa, część, część, można powiedzieć, wpływowych liderów opinii w Polsce, myślę, że warto wymienić tutaj dwóch, mianowicie mecenasa Romana Giertycha i redaktora Tomasza Lisa, zareagowało w sposób no bardzo emocjonalny zaczęli oskarżać w mediach że Pomysł zgłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego wprowadzenia sił pokojowych NATO, no faktycznie zakłada uczestnictwo Polski w rozbiorze Ukrainy. To jest oczywiście wpisywanie się w rosyjską narrację strategiczną. Myślę, że myślę, że obaj, obaj uczestnicy życia publicznego nie do końca zdawali sobie sprawy, pisząc w mediach społecznościowych tego typu rzeczy. Myślę, że tutaj zwyciężył ten ton emocjonalny i ta niechęć do obecnej władzy w Polsce. Natomiast zupełnie, zupełnie zniknął, zniknął ten horyzont strategiczny i polska, i polska racja stanu. Jest dla mnie przynajmniej oczywiste, że Polska w żaden sposób nie, nie może się angażować w tego, typu, w tego typu działania, czy w ogóle w tego typu jakiekolwiek rozmowy na temat podziału Ukrainy. To jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Byłoby to włączenie się w tą zupełnie irracjonalną z punktu widzenia geostrategicznego decyzję Władimira Putina o inwazji na Ukrainę. Co więcej, byłoby to oczywiście haniebne z punktu widzenia i prawa międzynarodowego, i w sensie moralnym. No myślę, że tego nie trzeba absolutnie podkreślać, nie trzeba tego w żaden sposób jakikolwiek eksponować. Myślę, że to jest zupełnie oczywista sprawa. Zresztą taka decyzja, w ogóle taki udział Polski w podobnych rozmowach, wepchnąłby. Polskę, wepchnąłby Polskę w, w głęboką izolację, w taki, w, no, w taki właściwie ostracyzm międzynarodowy, i, i, i myślę, że to jest oczywista sprawa. W, Abstrahuję zupełnie od samej propozycji, którą przedstawił polski wicepremier. Uważam, że taka misja pokojowa NATO byłaby zbyt dużym ryzykiem, ponieważ patrząc na stan przygotowania państwa polskiego do dużego konfliktu zbrojnego do, do wojny, patrząc na, na stan polskiej obrony cywilnej, myślę, że ryzyko wejścia Polski w pierwszej kolejności do większego konfliktu w naszej części Europy byłoby, byłoby absolutnie katastrofalne. Uważam, że zresztą. Zresztą spora część państw europejskich nie chciałaby dzisiaj wchodzić w taki pełnoskalowy konflikt z Federacją Rosyjską, a taka misja pokojowa czy próba zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą przez Sojusz Północnoatlantycki no, groziłaby po prostu ryzykiem Dużej wojny między Sojuszem Północnoatlantyckim a Państwem Związkowym Rosji i Białorusi, czy w ogóle nawet szerzej między NATO a o DKB o Układu o Bezpieczeństwie zbiorowym, no, a Polska jako kraj frontowy na to no, niewątpliwie poniosłaby ogromne tego, ogromny te, ogromny tego ciężar, ogromne konsekwencje. Uważam niemniej jednak, że jakiekolwiek tutaj rozmowy, jakiekolwiek sugerowanie, że Polska mogłaby wziąć udział w, w podziale Ukrainy są absolutnie nie na miejscu, i oskarżanie polskiego rządu o tego typu działania również jest nie na miejscu, wpisuje się w działania rosyjskiego agresora i warto o tym oczywiście, oczywiście pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę.